witam was w nowym roku. Nagrywam to pierwszego dnia nowego roku. I vlog, weekly vlog z tamtego tygodnia, z tamtego, który się ciągnął na dzisiaj, jest już wstawiony. Ja was zapraszam na podsumowanie grudnia, a podsumowanie ubiegłego roku jest. Materiały właśnie przygotowuję, najważniejsze rzeczy, które były dla mnie. Ja was zapraszam na grudzień. Okej, ja już się przygotowuję, jest troszkę mi gorąco. I mamy nowy rok, jak to mówi się, nowy miesiąc. A ja zajrzę ubiegły miesiąc i ciekawe rzeczy na temat tego miesiąca. Mamy grudzień. Oraz grudzień, już skończyłam ten kalendarz. Oraz też mam grudzień, przygotowałam sobie takie, robiłam już na lekcji chyba przed terapią, czy też takie pompki. I właśnie zaczęłam robić, jak mieliśmy chyba... Gdzie zaczęłam robić i po prostu mu ładnie pokazałam. Więc mamy tak. Pierwszego, no oczywiście ten wybrug ma, to mieliśmy mieć zakupy drugiego. Czyli wymieninę. Zmieniałam wszystkie tapety możliwe, takie rzeczy, czyli komputer, telefon, główne takie rzeczy oraz terapię, wiadomo. Do pierwszego, potem wróciłam do domu, chyba byłam 2 godziny i pojechaliśmy na zakupy. I zaczęłam głowić się, co kupić przyjaciółce na urodziny, bo jedną miałam zamówioną, ale się opóźniało, więc coś dodatkowo myślałam. I w Lidlu właśnie jak był vlog was pierwszy, mogliście słyszeć ten urywek z tym Funko Popem, więc to było śmieszne. I drugi był to zakupy, gdzie miałam imieniny i właśnie brano mi prezent, potestowałam nowe jedzenie, to zaczęłam czytać i miałam trudną noc. Przepraszam, że mówię, ale mam katar jeszcze i ja muszę iść, znaczy ja mam alergię. I przeleżałam, coś nie mogłam spać, ja po prostu przeleżałam długo i zjadłam pieczoną owsiankę, ja uwielbiam pieczone owsianki, to któryś vlog chyba widzicie, za pieczona owsianka, więc no. I byłam na zakupy, miałam jechać z dziećkami sama, moja siostra jednak wtrybiła się i pojechaliśmy z nią. Byłam w New Yorkerze, gdzie kupiłam mój ulubiony sweter błękitny, babcia mi wzięła na prezent i przy okazji mojego kuzyna babcia była, ja mówię, i ja szukam swojej babci, takie, gdzie jest babcia, a takie, no o, patrzę, o, babcia nagle, kuzyna babcia, nie, jego, więc no, piżamy, właśnie piżamy patrzyłam, bo właśnie było wtedy przy piżamach, potem byłam, zgubiłam się w Castoramie, poszłam tylko do toalety czy coś i się zgubiłam wtedy w Castoramie, bo szukałam dziadków i mojej siostry. Polecam. W Castoramie się umie zgubić, a oszułam ja z segregatorem, który mam tutaj niedaleko. To była lepsza historia. I była śmieszna historia, bo rezerwowałam zanim wystygnie kawa. Ja tutaj mam. I była taka historia, że zarezerwowałam niechcący 3 sztuki i byłam po prostu wait, bo nie anulowałam, miałam taki problem, byłam zestresowana, jednak tam pani Blanka, tak ja mówię, no przypadkiem 3. I byłam też w Złotym Smoku koło Starówki i to było tak, że nie wiedziałam co zjeść, wziąłem makaron i byłam pełna. I później były dni, czy tam właśnie zaczęłam kawę i w kalendarzu, w planerze szkolnym mam zapisane, co teraz się tam piszę z tytułami. I też obejrzałam. Oglądałam choć to 2 dni chyba, bodajże. I robiłam podsumowanie roku, miesiąca, znaczy roku to jeszcze. I jeżeli tak, piąty miałam jakieś, wstawiłam film kartkówki, takie jak sprawdziłam kartkówki typu mróz i
Miałam mało lekcji, na przykład. Po prostu to mnie nastroi, bo ja i tak. I 6 mieliśmy spina, z kimś miałam, to nieważne. Tak mi się nastrój popsuł, po prostu byłam na to zła. I to było rodzinę mi popsuł. I wtedy byłam na świetlicy i tam dostałam, mieliśmy paczki, takie rzeczy. Po prostu byłam zła. Po prostu jak mnie załamać. No i to takie. I później mieliśmy problem, kino takie, nie mieliśmy drama, bo zajęć nie miałam i takie rzeczy, bo to był czwartek. I moja mama była po prostu zgrygotana, że miałam taką myśl typu, czy ludzie, co mnie ludzie pomyślą. I teraz staram się, żeby mieć to w dupie, jak to się mówi. Dobra, nie ważne. I tak, i miałam jakieś readingi, miałam gości 9 właśnie. Po prostu miałam tu poraz, no i czekałam właśnie do Vlogmasa. I robiłam krem i robiłam majonez, polecam. I no i jeszcze to moja przyjaciółka takie dzwoni, czekajcie się na mnie, będę się rozciągać dzisiaj. I ta przyjaciółka do mnie dzwoni, no może zdaje się takie, czekaj na górze jeszcze. I miałam gości, tylko mi się tam babcia spóźniła z prezentem, czy coś. Nie byli mi inne sprawy. Włączyłam playlisty zimową. Proszę. Oj, filmiki książura. No to książura u mnie na topie teraz w domu, więc no. I później książki filmowe, takie rzeczy. Filmy o książkach, typu na przykład kończyłam szybciej, się malowałam, różne. Na przykład zdjęcie w bombce robiłam, później miałam zdjęcie, gdy czytam na przykład, co piszę, co lubię sobie zjeść, na przykład czy okienka piszę, bablutki na przykład 13, co 6 czy 13 byłam, bo ja sprawę załatwiałam z praktykami właśnie, albo chyba, czekajcie, co przejrzę. Nie, bo 20 miałam wycieczkę, no to 13 miałam 4 lekcje i więc no. A w 14 miałam? Wycałam ze zwolnienia, więc tak. Zrobiłam film na przykład pisząc IBA od takiej, dobra, nie nazwijmy to znajome, nazwijmy od byłej znajomej. I ona mi robiła godzinę później, po przedsiębiorczości miałam z niej wychowawczą, ja mam zajęcie dla nas powodek. Nie jest ważne co było, ale miałam dramę. Albo kradniesz pomysły, przeglądasz i taki pierdopierd, nie? I przez to mam problem, żeby konto, żeby mi uwierzyli, że to kończyłam jeszcze ponad 13 lat. Nie, ale od temat co znaleźli. Po prostu ta osoba stwierdziła, że nawet dzwoniła do mnie, ja piszę, że mam lekcję, kiedy mam przerwę, powiedział mi ważne, żegnaj złego życia i tacy ludzie na niektórych grupach szukam przyjaciela, czy coś są fałszywi. I potem miałam 15 na przykład. I tutaj miałam 15. Smutno mi było, bo się późno dowiedziałam. Bo było mi smutno, bo chciałam pojechać z kimś sobie na Szczecin. Ale to nie wyszło, ale wyszło za to, uwaga, uwaga, mój solo trip. I postawiłam na kobienie zdjęcia. I rano mnie budzą, jak chcesz jechać, to wstawaj, nie? Zanim mieliśmy, ja byłam, wyżalam się w tym dzienniczku. To zawsze się, ja się wyżalam, takie rzeczy cringe'owe, wszystko tu piszę. I po prostu sama orientacja do ten kaskady doszłam, bo niedaleko jest budynek, jedno z budynków z Akademii Sztuki. Wow! I byłam właśnie w Empiku paczkę odebrać, potem wzięliśmy, tutaj mam przy sobie. Dostałam twarde i miękkie z kawy i chciałam mieć takie 3 formaty, tu widzę, że jest powiększone. Gdzie sobie porównamy, bo to chyba jest powiększone. Nie, taki sam, ale to jest grubszy. To jest zdaniem wybrakną wspomnienia i opowieści z kawiarni, ale większa od tych dwóch. Literaturą piękną, ja się jaram, dobra, nieważne, zaczęłam literaturę piękną.
Takie wow, ale tak kiedy literatura piękna. A nie wiem. Raki były moją pierwszą literaturą piękną, więc no. Byłam na bajglu na przykład. Byłam właśnie na bajglu, byłam na jarmarku, byłam w Wiatrzcie, gdzie mam plakat z Neveralda. I no było nawet dla mnie fajnie. Byłam w księgarni właśnie. Ona się nazywa? Nie wiem. Jak się. To jedna księgarnia niedaleko tam. Ja tam przejeżdżam. No, nie pamiętam, nieważne. O nie, historia 19 była śmieszna, bo mój Instagram był zły. I tak, 17 miałam porządki, przedświąteczne z kimś rozmawiałam, czytałam, kawę przeczytałam całą, ten pierwszy, ostatni dzień jeszcze nie umiem się zadać. I później poprawiałam, matma jednak poprawiłam, a się zdziwiłam, że poprawiłam jeden sprawdzian poprawiłam z 2 plus na 3, to była funkcja wymierna, a trygonometry poprawiłam z 2 plus na 4. Ja mam 2 plus ostatnio sprawdziłam z matmy. I później byłam na drugim śniadanku sobie w Białym Tulipanie. Bardzo miło obsłona, mi się podobało. To był, mój Instagram był zły i założyłam stronę, w której stawiam swoje takie jakby portfolio. I później mieliśmy wycieczkę 20 i mam zdjęcia. I bardzo mi się podobało to, jak opowiadali, tylko mam miejsce dla mnie do pracy, ale jest problem, ja nie mam jak dojeżdżać. No niestety. Mam dwie fotki, które naprawdę wyszły nieźle. Byłam z koleżanką i wysiadłam u siebie, więc nie mieliśmy skończone lekcje w czwartek i byłam szybciej w domu. I na się babka od historii w ogóle nie pojawiła. To był szok. A w piątek, przez to w czwartek się mamie stało, nie chcę wszystkiego opowiadać. Zostałam w domku i się zajęłam mamą. No, w sumie taka sytuacja się zadziała. Taki pani wychowawca to zrobiła. W sumie ja. Później na jakieś zakupy pojechaliśmy. I święta były takie. Ja byłam ta, co ogarniała pierogi. Tak, produkcję pierogów to nazwijmy. Po prostu chciałam ubrać jedną sukienkę, którą miałam na vlogu, jak widzicie, możecie zobaczyć. Sylwester Nowy Rok miałam taką, która właśnie mam dowód, że się świeci łóżko. A ubrałam jedną, bo tamta miała dekolt i byłam u babci. I na pierwszej wypiłam właśnie herbatę, tam pierożki, wiadomo, pierogi u babci oczywiście. I posiedzieliśmy i mojej cioci mówię, ciocia, znalazłam cię na tablo. Ona, o Boże! A tam chodziła moja wychowczynią, była moja przyjaciółka pani zawodowych i ona, o Boże! A nie mogłam jej mówić, no nie mogłam tu znaleźć. Tak, ja tą znalazłam i poznałam jej pieska. I wigilia druga była taka, że była tak głośno, była gadanina u mojej babci, która była u nas jeszcze w nocy. Więc ostatni dzień był takie wspólne posiłki. Ja po prostu miałam dwie kolacje wigilijne w jednego dnia. Ja zawsze tak mam. I 25 byłam tak, że byłam święta, byłam na przykład byłam na nocce wtedy i ja robiłam, że my gołąbki wtedy robiliśmy. Wydaje byłam ta od gołąbków. Miałam koszulę i właśnie dżinsy. I moja siostra zablokowała drzwi, że one się rozwaliły, więc fajnie polecam. I byłam na nocy, kiedy mój kuzyn był na nocce i nasza święta trójca, nazwijmy w cudzysłowie święta trójca. Kuzynka mnie malowała, było bardzo mi miło, tak jak zrobiłam pierwszego TikToka na nowym koncie, bo tamto mogę stracić i nie wiem jak odzyskać. Jak nie odzyskam, to nie mi... I właśnie się w nocy TikToka nagrywać. I nasza święta trójca, to by tu obejrzeć. Jedna myśli nad czymś, ale takie co, tam, to i to. Drugie myśli, żeby tego i tego nie było. Ja jestem pośrodku najważniejsze, żeby było, tego nie było. I później 26 byłam w nocy właśnie TikToka robiliśmy, który cioci się podobał. Właśnie 26 byliśmy u cioci. Na każdego telefon właśnie. Byłam właśnie ciasno spać w trójkę, właśnie spaliśmy 3 osoby na jednym właśnie łóżku i ja się przeniosłam, bo nie wiedziałam, że mu kuzynki w pokoju była, nie?
A moja ciocia, oj bidulka, nie? I to był taki dzień, że oczywiście jadłam, bo ciasto ciocia robiła coś chyba sernik czy z galaretką. Coś z galaretką była, nie? Niam, niam, niam. I to był taki dzień, kiedy ja się u nich zawsze śmieję, jak mnie brzuch boli, wiem. Nie wiem, ile mówię, ale zaraz sprawdzę. I potem wróciłam, chciałam pofarbować włosy pukanką, ale będziemy to robić, jak będę u cioci. Potem miałam 28, czyli po tej pełni byłam bardzo źle się czułam, wiecie, drzemki, nie mogłam przespać i później były łyżwy. I reszcie glebłam, na kolano. I no, łyżwy były fajne i mam cringe'owe zdjęcie mojej przyjaciółki z jej siostrą na snapie. Ale mi nie wysłała jeszcze. I sobota, nasza sobota, to było 2 dni temu. Oczywiście kupiłam sobie przez media kartę podarunkową, na której mam 3 dychy. Jeszcze kupiłam sobie Spotify Premium na miesiąc, na 3 miesiące nie zdążyłam. Rzeczy do gry sobie kupiłam i monety na promocję filmu. I moja roślinka, która jest tutaj, nie ma właśnie, zaliczyła smutny koniec. Chciałam wytrzepać ten piasek, odstukać, potłukło się. No i mieliśmy Sylwester, gdzie to był taki dzień, gdzie, no, coś sobie zaznaczę, nie pokażę. Sylwester, gdzie po prostu było dużo jedzenia, co było na Nowe Roki. Moja kosynka wygadała w mojej bibliotece, że nie pamiętam, tak patrzę i coś mówię, ona. Tak brzuch mnie prawie bolał śmiechem, może ludzie mieli problem, ja. Jak miałam się wytłumaczyć, mamie? Dobrze, no ten miesiąc był, miesiąc grudzień był udanym, mi się podobał. Fajnie, że mogłam w końcu sama siedzieć, wybrać takie rzeczy i... Ten kubek umiera. Także ja się z wami żegnam, życzę, żeby wasz ten rok był udany, ciekawy, zarówno sobie, jak mi życzę i podsumowanie roku ubiegłego postaram się w tym miesiącu ogarnąć. Ponieważ mam zrobione, panie i panowie, mam zrobione najważniejsze momenty i rozpisałam się na 2 strony, czyli zaczęłam od kina, skończyłam na łyżwach, bo tam jeszcze są wiele, wiele rzeczy. Zaczęłam robić książki i stanęłam na Enoli. No, zapisałam Holly Black, 3. część Okrutnego, 3. część Dusz Chłopców, mam 2. Red Fight Royal Blue Catchers, Casey McQuiston, no i Enoli mam 2 tomy przeczytane i nie zapisałam reszty. Także no, pa! Możecie mi dawać pomysły na filmy, czy coś, jak ktoś chce nowego TikToka, nowe konto, to, nie, to można się pytać. Got me here so high in the satellite. Got me tiptoe walking on the moonlight. Who's there? Who's not? Who's busy? Busy? Who cares? You don't. You with me? With me? Better walk, hit the lights, finger licking good. We're drinking with the bouncers. It's all good. Who's love?